Dzień dobry, witam wszystkich w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj opowiem Wam o monetach lokacyjnych, czyli coś innego niż zazwyczaj na naszym kanale, czyli ta numizmatyka mniej profesjonalna, a typowo inwestycyjna. W dzisiejszym odcinku skupię się głównie na 5 rublówkach, czyli tak zwanych świnkach. Dowiecie się, dlaczego warto kupować monety świnki, dlaczego nazywa się je świnkami i w jakichś latach były bite i ogólnie historii trochę na temat monet właśnie tutaj rosyjskich, historycznie związanych z Polską i oczywiście całą Europą. Słuchajcie, 5-rublówki były bite od 1897 roku do 1911 roku. Skupiamy się tylko oczywiście tutaj na monetach lokacyjnych, czyli bitych za cara Mikołaja II. O, tutaj odwrócę Wam, tu jest 1899, tu mamy 1900 i mamy 1902 albo 3 albo 4, one mają trochę wydłużone po piersie, to jest 904, tak więc łatwo zgadnąć, co to jest za znaczy który to jest rocznik, ale skupmy się na jednej monecie, aby Wam pokazać, jak wygląda pojedyncza moneta 5-rublowa. Słuchajcie, 5 rubli, czyli oczywiście moneta bita za cara Mikołaja II. Na awersie widzicie głowę cara Mikołaja II w lewo, wokół oczywiście napis car Mikołaj II imperator i samodzierżawca Wszechrusi. Taka ciekawostka, jak to Rosjanie lubią dodawać wszędzie, że ktoś jest władcą świata i okolic. Na rewersie godło Imperium Rosyjskiego, dwugłowy orzeł rosyjski trzymający w szponach berło. To akurat piękne przedstawienie, pomijając tutaj, czy sympatyzuję z Rosjanami akurat nie za bardzo, ale tutaj jedno z najpiękniejszych przedstawień godła, jakie istnieje na monetach i oczywiście jabłko z pod carską koroną. U dołu nominał monety i data wybicia, czyli to mamy 5 rubli 1899, czyli mamy 5 rubli 1899 rocznik. Złote monety rosyjskie ze względu na swoją unikalną historię, ogromne ilości wybitych egzemplarzy i oczywiście podkreślenie tych złotych wieków Rosji, czyli czasów dynastii Romanowów, która władała ponad Rosją przez 300 lat, cieszą się ogromnym zainteresowaniem na całym świecie. Bliskość Polski do Rosji, wspólna historia, konflikty i ostatecznie zabory spowodowały, że każdy od dziadka lub babci słyszał o legendarnych złotych rublach. To można powiedzieć, że tak jak jest jakiś skarb piracki, to u nas na polskiej ziemi słyszało się o tych złotych carskich rublach, które nieraz potrafiły uratować życie całej rodzinie właśnie w tych ciężkich czasach. Dlatego do dziś na ziemiach polskich krąży ogromna ilość tych złotych monet rublowych, które są trzymane w rodzinie jako cenny walor dla kolejnych pokoleń i oczywiście jako inwestycja na następne pokolenia. Monety te były bite od 1897 roku do 1911 roku. Oczywiście były monety próbne, natomiast monetę próbną sprzedaliśmy za ponad 600 tysięcy złotych. To było oczywiście poniżej 1897 roku i moneta jest trochę większa od tej standardowej 5-rublówki lokacyjnej. W różnych właśnie wariantach rocznikowych. Pamiętajmy, że od 1897 roku do 1904 mamy proste roczniki. Potem zaczyna się problem, mamy 906, 907, 910 i 911, co są monetami bardzo, bardzo rzadkimi. Przypomnę tylko, że 907 sprzedaliśmy na naszej aukcji za ponad 300 tysięcy złotych, czyli pamiętajcie, że te monety też potrafią mieć ogromną wartość numizmatyczną, kolekcjonerską, jeżeli są z bardzo tutaj rzadkiego akurat okresu, czyli akurat tutaj możecie szukać tych roczników, niestety 99,9% egzemplarzy, które są na rynku, są już znane, inne zostały bardzo tak ciekawe, zakopane jako kamień węgielny pod cerkwią w Rosji, więc zostały po prostu uszkodzone, te, które krążą, są znane i dlatego osiągają takie ceny, a nie inne.
Z 1909, 1910 i 1911 monety są już rzadsze, czyli mamy z 1909 ta moneta, zamiast tutaj tej daty będzie 1909, dzisiaj to jest około 3 do 5 tysięcy złotych, to jest w zależności od stanu zachowania. 1910 to jest już od 5 do 10 tysięcy złotych i oczywiście od 1911, który jest najrzadszym, można powiedzieć, z dostępnych roczników 5 rublówki, to jest około już dzisiaj 20 tysięcy złotych. Moneta bardzo rzadka, bardzo sporadycznie pojawiająca się na aukcji. Warto pamiętać właśnie, że te 5-rublówki osiągają bardzo wysokie ceny w pięknych stanach zachowania. Czyli pamiętajcie, że taka moneta w, na przykład w gradingu MS67, akurat z tego rocznika 1899, może kosztować już około 3000 zł. Ile płacimy dzisiaj za taką monetę? Za taką monetę płacimy dzisiaj około 1300 zł, sprzedajemy ją za około 1500 zł. Spread tu jest dość wysoki, ponieważ tutaj już wchodzi wartość historyczna i kolekcjonerska. Każda, pamiętajcie, każda 5-rublówka powinna ważyć około 4,3 grama próby 900. Nie ma czegoś takiego, że będzie ważyła 4,15, że będzie ważyła 4,40. Takich nie. A one przeważnie wszystkie, jeżeli to właśnie taką, którą widzicie tu na filmie, ona jest trochę przytarta, ma taką tą patynkę wiekową. Ona powinna ważyć 4,28, 4,29, ponieważ no, wiadomo, że one były w obiegu, więc mogą być trochę przytarte. Natomiast przeważnie powinny ważyć 4,3 grama, więc też bardzo ważne, aby rzucić sobie na wagę. Jeżeli określamy oryginalność monety, to już sama waga powinna nam określić, czy moneta jest oryginalna, czy nie. I oczywiście są to monety jedne z najczęściej podrabianych monet na świecie. 5-rublówki i 10-rublówki, ogromna ilość monet podrabianych, ale to może temat na inny filmik. Słuchajcie, dlaczego nazywa się te monety świnkami? Oprócz oczywistej nominalnej nazwy właśnie 5 rubli, to dziś w Polsce często używana jest dość zabawna nazwa świnka. Jest to właśnie świnka mała, czyli to jest te 5 rubli i świnka duża, którą zobaczycie na innym naszym filmie, opowiem wam o 10 rublówce. Świnką nazywano monetę 5 rubli, która była wybijana za panowania właśnie cara Mikołaja II w tych latach 97-1911. Nazwy tej używano głównie na ziemiach polskich, które znajdowały się pod zaborem rosyjskim. 5-rublówka jest nazywana świnką, ponieważ za tyle można było kupić dorodnego, dużego prosiaka. Kolejnym aspektem, który przypadł Polakom do gustu, było to, że na awersie monety znajduje się głowa cara Mikołaja, który nie cieszył się zbyt dużą sympatią wśród naszych rodaków. Stąd też ta nazwa świnia. Dlatego tutaj, jakbyście mieli problem z zapamiętaniem rosyjskiej monety, zawsze możecie powiedzieć na nią złota świnia i wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi, to właśnie będą te 5-rublówki. Złote monety 5-rublówki, oczywiście, dlaczego świniaka? Dlatego, że pamiętajcie, że wtedy przypadał moment na bardzo ciężkie czasy, wielki głód w Europie, więc taka jedna moneta potrafiła ratować wam całą sytuację na całą zimę, potrafiliście kupić jednego prosiaka i rodzina mogła przeżyć całą zimę za tą jedną złotą monetę. Dzisiaj podejrzewam, że nie wiem, ile świniak kosztuje, ale podejrzewam, że może być w bardzo podobnych pieniądzach, więc śmieszne jest to, że przez te tyle lat minęło, a de facto pieniądze straciły tyle na wartości, a ta moneta dalej ma tą samą moc nabywczą, którą miała w latach właśnie tym XX wieku początek. Dlatego, tak jak powiedziałem, cieszą się ogromnym zainteresowaniem i w wielu rodzinach przechodzą z pokolenia na pokolenie z notatkami, że właśnie to są te świnki i można je sprzedać na czarną godzinę bądź gdy się naprawdę bardzo potrzebuje. Dlaczego warto kupić te monety lokacyjnie, inwestycyjne w przeciwieństwie do innych? Słuchajcie, ze mną głównie na ich bogatą historię i ogromne, ogromne grono tutaj kolekcjonerów i inwestorów. Proszę pamiętać, że jeszcze kilka lat temu te monety można było kupować do 900 zł, dzisiaj trzeba za nie zapłacić około 1500 zł, czyli podrożało jakieś 40-50%, a nawet niektóre w pięknych stanach zachowania około 100-150%. Czyli gdy dochodzi do nas tutaj, można powiedzieć, głównie aspekt inwestycyjny, a jeszcze dodatkowo aspekt numizmatyczny, wartość może bardzo mocno podskoczyć tych monet. Więc
Pamiętajcie, że to są najsłynniejsze rosyjskie złote monety na świecie i wielu właśnie inwestorów oprócz tego wartości złota w monecie poszukuje również tych złotych, klasycznych monet z długą historią. Dlatego to jest idealny wybór właśnie dla osób, które chcą urozmaicić ten portfel inwestycyjny o taką złotą monetę z bardzo, bardzo ciekawą historią i oczywiście śmieszną nazwą świnką, ponieważ jest to dość zabawne. Słuchajcie, monety oprócz tych oczywiście bardzo rzadkich, tego 1907-1910, to są monety dalej złota lokacyjnego, czyli ich wartość kruszcu nie przekracza 180% wartości kruszcu, znaczy wartość monety nie przekracza 180% wartości kruszcu, czyli należą do monet lokacyjnych. One są zwolnione również z podatku VAT i po pół roku nie płacicie, jeżeli od momentu zakupu, czyli kupiliście monetę w styczniu, to w sierpniu nie płacicie już podatku od sprzedaży monet. Pamiętajcie, że kupując tę monetę, to właśnie inwestujecie w numizmatykę, ponieważ są to historyczne monety. Są bardzo łatwe dla akurat wprawionych oczu do rozpoznania, czy są oryginalne, czy fałszywe. A akurat proszę pamiętać, że nawet jeżeli posiadacie jakieś fałszywe egzemplarze w domu, to one były sprzedawane bądź kupowane, nabywane na początku XX wieku, więc pamiętajcie, że to była całkowicie inna wartość. Dzisiaj takie monety w stosunku do tego urosły ponad 1500%, tam może 1000% przesadziłem, ale to nie ma co się przejmować, że ktoś nieoryginalny, ponieważ dalej macie te 4,3 grama złota niższej bądź tej 900 próby. Gdybyście mieli jakieś pytania bądź swoje 5-rublówki chcielibyście wycenić, to oczywiście serdecznie zapraszam do kontaktu na niemczyk@niemczyk.pl, również naszą stronę niemczyk.pl, gdzie zobaczycie te monety, jak one wyglądają, inne monety, różne roczniki. Na aukcjach oczywiście znajdziecie te bardzo ciekawe roczniki, na przykład 1910, który będziemy mieć teraz na aukcji w 2022 roku we wrześniu, w pięknym stanie zachowania i cena wyławcza to jest 6000 zł, bo po prostu egzemplarz jest przepiękny. Więc jeżeli macie jakieś pytania, bądź możecie zostawiać w komentarzu, bądź pisać do nas na maila, bądź dzwonić, jesteśmy do Waszej dyspozycji i oczywiście zapraszam do obejrzenia innych filmów, nie tylko tych o monetach lokacyjnych, chociaż tych macie kilkadziesiąt na naszym kanale, ale też o tej numizmatyce profesjonalnej, o całym rynku numizmatycznym. Dzięki i do zobaczenia.